Może dalej pamiętacie Chuck E. Cheese, czyli restaurację z Five Nights at Freddy's w prawdziwym życiu? Pizzeria z prawdziwymi animatronami rodem z FNAF-a. Na pewno jest to całkiem intrygujący i ciekawy temat, ale czy interesowało was kiedyś to, co z animatronami stało się po tym, jak zostały wycofane? Ponieważ tak, od 2019/2020 roku Chuck E. Cheese przechodzi przez rebranding, przez co część animatronów albo zostaje zniszczona, albo wyrzucona, a później trafiają w różne dziwne miejsca. Stąd chociażby wziął się ten zniszczony Chuck E. Cheese na wysypisku śmieci. I za chwilę przedstawię wam całą jego historię. W każdym razie dzisiaj zajmiemy się starymi, opuszczonymi, zniszczonymi animatronami z Chuck E. Cheese, Showbiz Pizza Place czy innych tego typu placówek oraz ich następnymi całkiem niepokojącymi losami. W skrócie zajmiemy się dzisiaj FNAF-em 2 albo Security Breach Ruin w realu, bo zobaczcie chociażby na to. No to jest turbo ciekawe i tym właśnie dzisiaj się zajmiemy. Siema wszystkim, Mondal z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagramka, byłoby mi naprawdę mega miło. Tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. A pocieszymy sobie na początek od zdjęcia, które pokazałem wam przed chwilą. Przed wami Chuck E. Cheese na wysypisku śmieci. Ciekawe, jak się tam znalazł. Tak jest, to co teraz widzicie, to stary animatronik z Chuck E. Cheese. Dokładnie jest to Chucky we własnej osobie. Tylko dosłownie w wersji Wifford, jak we FNAF-ie 2. Generalnie backstory tego jest takie, że to był faktyczny animatron, który działał sobie w pizzerii i wykonywał po prostu swoją rolę. Aczkolwiek kilka dekad później, kiedy już wypadł z użytku, to wyglądał w ten sposób. Za chwilę trochę to rozwinę. Zdjęcie to po raz pierwszy zobaczyliśmy 23 czerwca 2020 roku, kiedy pojawiło się na Reddicie z dopiskiem Chuck E. Cheese znaleziony na wysypisku śmieci. Skończył słabo. No i zdjęcie to po prostu pokazuje Chuck E. Cheese, który jednak jest mocno zniszczony. Swoją drogą, kiedy trochę dokładnie na niego spojrzycie, to jest dosłownie Wilfred Freddy z FNAF 2, tak 100%. Tylko z taką różnicą, że tamten wyszedł z zaplecza i straszył ochroniarza przez 7 nocy. Ten znalazł się na wysypisku i straszył fotografa przez 10 minut robienia tego zdjęcia. Później samo zdjęcie stało się memem i niektóre przeróbki są naprawdę gold. Paragraf czwarty. Chuck E. Cheese. Wykonać. Nawet jakiś ziomek, który najpewniej zatrzymał się gdzieś w 2017 roku, nagrał z tego creepypastę. Przeklęty animatronik na pustyni. I oczywiście wszystko, co wydarzyło się w tej creepypaście, to 100% prawda, bo nie ma innej opcji. I okej, samą pastę zostawmy, bo ona absolutnie nic nie wniesie nam do tematu. Poza tym, że na jakiejś pustyni jest niepokojący animatronik i jak przyjdziesz tam o trzeciej w nocy i go wywołasz, to już pewnie z tej pustyni nie wrócisz. W każdym razie pod filmem pojawił się komentarz od kanału CEC Florida o treści: w sumie to jestem właścicielem tego animatrona. Zapłaciłem za niego $6000. Był na wysypisku śmieci MT Olive w Birmingham. I o dziwo, ziomek faktycznie ma rację, ponieważ faktycznie jest właścicielem tego animatrona. Na Instagramie CEC Florida pojawiło się kilka jego zdjęć z jakiegoś garażu, albo dalej z wysypiska. I kurde, to jest największy gołd, jakiego widziałem w życiu. Dosłownie FNAF 2, albo ewentualnie Security Breach Ruin w prawdziwym życiu. Wobec czego wychodzi na to, że obecny właściciel tego zniszczonego Chuckiego dał za niego $6000, czyli trochę ponad 24 tysiące złotych. Wobec czego, jeżeli macie wolne jakieś 24 koła, to możecie śmiało zamówić sobie animatrona do siebie na chatę. Z pewnością byłaby to świetna ozdoba do waszego pokoju. Bym go przy drzwiach postawił i by gości witał. Świetna rzecz. Ciekawe są także jego przyszłe losy, ponieważ gościu został totalnie odnowiony i obecnie wygląda tak, jak nowy. Aczkolwiek szczerze, gdybym sam był właścicielem takiego właśnie starego, zniszczonego animatronika z lat 80., to chyba bym go nie odnawiał. Co najwyżej doprowadziłbym go do lepszego stanu, ale zniszczenie bym zostawił, bo po prostu jestem fanem takich rzeczy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli chodzi o sam kanał CC Florida, to jest tutaj całkiem sporo różnych filmów właśnie related do Chuck E. Cheese. Widać, że osoba, która zajmuje się prowadzeniem tego kanału, faktycznie czuje jakieś przywiązanie do tych rzeczy, co idealnie zresztą widać po tych filmach. I skoro temat tego zniszczonego Chuckiego mamy już za sobą, to przejdźmy w to trochę dalej i zajmijmy się całą resztą, ale najpierw muszę wam opisać obecną sytuację Chuck E. Cheese, bo jest to całkiem interesujące. Chuck E. Cheese i Showbiz Pizza Place oraz Pizza Time Theater poniekąd. To były w latach 70., 80., 90. Chuck E. Cheese zresztą do teraz. Typowe, najbardziej popularne sieci pizzerii z animatronami w Stanach. Generalnie po prostu zwyczajnie Five Nights at Freddy's w realu. Masz pizzerię, gdzie masz animatrony, zespół animatroników. Normalnie siedzisz sobie i roboty w strojach królików, myszy i całej reszty śpiewają ci na scenie. Spoko rzecz.
Aczkolwiek z czasem i ze względu na to, że na przykład takie Chuck E. Cheese funkcjonuje przez prawie 50 lat, oczywiste jest to, że animatrony były wymieniane na nowe, a później ze starymi coś musiało się dziać. Albo jak w przypadku ostatnich wydarzeń od 2019 roku, kiedy całe Chuck E. Cheese jest w trakcie wielkiego rebrandingu, które jest w sumie całkiem śliską sprawą, ponieważ oni po prostu odcinają się od swojego wizerunku, jaki mieli przez poprzednie 45 lat działalności. Stare animatrony albo są niszczone, albo wyrzucane. W związku z czym Chuck E. Cheese pozbawia się głównego elementu, przez który ludzie ich kojarzyli, czyli właśnie animatronów. Przez co te albo trafiają na śmietnik, albo są niszczone. No ewentualnie w tych co lepszych sytuacjach trafiają do prywatnych kolekcjonerów. Tak też działo się przez poprzednie 40 lat. W sumie 50 prawie, no 45. I właśnie w związku z tym na przestrzeni ostatnich kilku lat otrzymaliśmy całkiem sporo wieści o starych animatronach i ich dziejach obecnie, przynajmniej tych, którzy do tego czasu pozostali. Stąd chociażby właśnie wziął się Chuck E. Cheese na wysypisku śmieci z poprzedniego punktu. Aczkolwiek czy los tego Chuck E. Cheese podzielili także jego inni koledzy po fachu? Otóż okazuje się, że tak, ponieważ w 2019 roku Chuck E. Cheese przeszło pełną przebudowę, wymianę czy cokolwiek, przez którą chociażby cała stara gwardia animatronów została wywalona razem z kilkoma rzeczami, które były z nimi powiązane. Stąd też po internecie wręcz roi się od jakichś zdjęć czy historii na temat zniszczonych animatronów z Chuck E. Cheese, które walają się po całych Stanach. Krócej mówiąc, wspomniana przebudowa Chuck E. Cheese odnosi się do faktu, że przez nią Chuck E. Cheese będzie już pozbawiony animatronów, co jest trochę słabe. Tak więc ze względu na tą sytuację w internecie pojawiło się kilka filmów przedstawiających animatrony już zniszczone albo będące w trakcie niszczenia. I właśnie ze względu na tą sytuację Stany zostały tak jakby zalane bądź zasypane Chuck E. Cheese, a dokładniej serwisy takie jak eBay. Dosłownie pojedynczymi częściami danego animatrona, które są sprzedawane za grube pieniądze. Chociażby kawałek mordki Chuck E. Cheese kosztował w pewnym momencie $1200, co jest naprawdę sporą ceną, patrząc na to, że chociażby za 6 koła sprzedano całego zniszczonego animatrona. Tutaj zaledwie kawałek mordki to jest no prawie 5 koła na polskie warunki. Ceny innych elementów animatronów także sięgały bardzo wysokich kwot. Ubranka animatronów chociażby chodziły po kilkaset dolców. Ramiona, nogi, korpusy to już była kwestia kilku tysięcy dolarów. A całe zniszczone animatrony to także było kilka tysięcy. O ile nawet nie więcej. Ludzie nawet zaczęli sprzedawać jakieś obrazy, które wisiały na ścianach w Chuck E. Cheese chociażby 20 lat temu. Plakaty, tokeny, obrazy. Co ciekawe, nie wszystkie pochodziły z czasów na kilka lat przed 2019 rokiem, albo sprzed tego wielkiego rebrandingu. Część itemków jakimś cudem ma 20, 30, 40, albo i nawet więcej lat. Tak czy tak, kwoty, po ile te rzeczy chodzą, są naprawdę gigantyczne. Obecnie na eBayu chociażby jest łapka endoszkieletu za $800, futro jednego z animatronów za $1500. Czy chociażby, to już trochę z innej beczki, figurka Billy Boba z Showbiz Pizza Place za... kurde, $3000. Aczkolwiek takich aukcji jest jeszcze więcej. Ziomo sprzedaje całą kurtynę Showbiz Pizza Place Chuck E. Cheese FNAF, okej, okay, za $9000. Czy aczkolwiek, jeżeli ciekawi was, jak w ogóle wygląda ten rebranding Chuck E. Cheese, to chociażby w ten sposób. To jest nagranko pochodzące z Morbid for Fun sprzed miesiąca, gdzie ziomek wbił do pobliskiego Chuck E. Cheese i w sumie to już nie wygląda jak Chuck E. Cheese, bo w sumie pozbywają się wszystkiego, co jest związane z ich przeszłością. Więc teraz to będzie zwykła, nudna restauracja. Mega szkoda moim zdaniem, bo przez dziesięciolecia to właśnie było Chuck E. Cheese, a nie pizza. Przynajmniej tak mi się wydaje. A propos tego, to ciekawe jest pewne nagranie, które trafiło do internetu, które właśnie przedstawia tego typu zniszczonego animatrona. Okay, open the curtains. Okay, this is Ralph the Wolf saying thanks for using the show selector. And we'll be happy to do the selection that you've chosen today. And remember, we do work on tips only, so if you'll just come up for pushing the buttons on the show selector. Earl, I'm sure they'd be happy to tip us. Ralph, come on, can it, bruh? Oh, McDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Oh, McDonald's.
i to jest naprawdę totalny gołd, zobaczcie to sobie. Generalnie jest to postać pochodząca właśnie z Chuck E. Cheese i skończyła w taki sposób. I to jest creepy as fuck. Aczkolwiek to też wcale nie jest tak, że każdy animatronik musiał skończyć w ten sposób. Kiedy Chuck E. Cheese dopiero zaczynało, było znane jako Chuck E. Cheese Pizza Time Theater. Na przykład były tam trochę inne animatrony, w tym chociażby takie, które wisiały na ścianie i przemawiały do ciebie z takiego jakby obrazu. Wiecie, to nie był pełnoprawny animatronik, który się przemieszczał, chodził, grał na gitarze i tak dalej, on był statyczny, stał sobie albo wisiał w miejscu. One z czasem zostały stamtąd zabrane, po prostu już się tam nie pojawiały. Aczkolwiek ich los nie był aż tak zły jak kolegów po fachu, których zdejmować zaczęto w sumie dosyć niedawno. Ponieważ chociażby w internecie 12 lat temu pojawiły się takie nagrania jak to, które po prostu pokazują już nieużywane tego typu animatrony. I szczerze myślę, że giga nice mieć coś takiego, no chyba że mieszkasz w Gravity Fallsach, ale to jest chyba odosobniony przypadek. I tak się składa, że podobno te dwa, które widzicie teraz na filmie, czyli Krusty the Cat oraz Chuck E. Cheese, to są dwa ostatnie animatrony tego typu i trafiły do prywatnego kolekcjonera. Reszta najpewniej została zniszczona, albo leży sobie gdzieś na magazynie, albo już zwiada ochroniarza w jakiejś pizzerii. Część z nich została zniszczona, część trafiła do prywatnych kolekcjonerów i w sumie tutaj ślad się urywa. A jeżeli mowa już o prywatnym kolekcjonerze, to faktycznie istnieje taka osoba. Jednym z takich właśnie kolekcjonerów jest gościu, do którego przyjechał Tuf i ten gościu z kanału Morbid for Fun chyba, czy coś takiego. Generalnie chłop ma piękną kolekcję starych, vintage'owych animatronów i różnych akcesoriów z nimi związanych. No spójrzcie tylko, jak to przekozacko wygląda, w razie czego linka do materiału Tuwa, gdzie ten przegląda jego kolekcję, zostawiam w opisie, obejrzyjcie sobie, bo naprawdę myślę, że giga warto. I skoro już jesteśmy w takim miejscu, musimy omówić sobie jeszcze jedną rzecz, czyli Creepy Clown u nas Showbiz Pizza Place. Tak, przed wami Creepy Clown 1983. Już za chwilę trochę więcej wam co do tego wyjaśnię. Tak jest, jeżeli kopaliście w Curt Images w internecie, to tak, najpewniej widzieliście to zdjęcie. Swego czasu było jednym z tych dziwnych zdjęć około backroomsowych. Dokładnie jest to clown, Showbiz Clown z Showbiz Pizza Place, pochodzący z 1983 roku. I co się z nim stało? No, na pewno wyszło z niego całkiem straszne zdjęcie. Ale czy coś więcej? I tak jest, to nie jest człowiek przebrany za klauna czy cokolwiek, to jest animatronik, który jest klaunem. Coś jak Baby na przykład, tylko że nie łapie dzieci. Chyba. Na razie pojawiło się jeszcze kilka jego innych zdjęć i on faktycznie wygląda creepy as fuck. Pojawiło się też kilka innych zdjęć oraz nagrań, które przedstawiają już jego, że tak to imię, out of order. Pokazują to, co stało się z nim później i po prostu znalazł się w jakimś pustostanie i wyglądał jeszcze bardziej creepy niż poprzednio. Sama jego historia nie jest jakoś mega skomplikowana, ponieważ w sumie totalnie nigdzie nie ma jakichś większych informacji na jego temat. No, poza takimi dosłownie bardzo naciągniętymi, w sumie to nie znamy jego dokładnego imienia. Wiemy także, że na pewno został wykorzystany raz, ale czy został wykorzystany także więcej razy, to nie wiadomo. Dokładniej, uwaga, w 1983 roku, dokładnie na wydarzeniu znanym jako IAAPA Convention, i został zaprojektowany przez niejakiego Arona Fetchera. Nic więcej o nim nie wiadomo, była to mega niszowa postać, a tą niszę chyba najbardziej pokazuje sam fakt, że na Showbiz Pizza Wiki widnieje jako Creepy Clown. Na bank nie mógł się tak nazywać. W każdym razie całkiem creepy rzeczy. Moim zdaniem jest to mega ciekawy temat, po prostu FNAF w realu, ale nawet taki FNAF 2, czy właśnie Ruin w realu. No, coś świetnego, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jaka jest wasza opinia co do tych zniszczonych ziomków? Jestem naprawdę ciekaw tego, co napiszecie.